Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Polscy delegaci na synod o synodalności wrócili do kraju z zupełnie różnymi doświadczeniami. Arcybiskup Adrian Galbas, kardynał Grzegorz Ryś, Aleksander Bańka, wszyscy twierdzą, że jest wszystko w porządku, że synod o synodalności otwiera Kościół na nowe możliwości i że nie trzeba obawiać się zmian doktrynalnych. Z kolei arcybiskup Stanisław Gondecki, szef Konferencji Episkopatu Polski, ma bardzo wiele zastrzeżeń, zarówno co do przebiegu samego synodu rzymskiego, jak i zwłaszcza co do jego, niestety, bardzo poważnych i głębokości. Głębokich zbieżności z niemiecką drogą synodalną. Opowiem dzisiaj Państwu właśnie o tych różnych ocenach. Zacznę od arcybiskupa Adriana Galbasa, który jest w naszym kraju, można powiedzieć, przygotowywany na takiego głównego człowieka do spraw synodalnych. I Arcybiskup Adrian Galbas udzielił wywiadu gościowi niedzielnemu po synodzie o synodalności, twierdząc właśnie, że nie powinniśmy drżeć o doktryny, że nic się złego nie dzieje. Kilka cytatów. Mówił na przykład tak. Twierdzenia, że wszystko było już przed Synodem napisane i że to spotkanie to jakiś parawan, a uczestnicy to marionetki, które mają tylko bezmyślnie podnieść ręce, są idiotyczne. Wszystko tworzyło się na bieżąco, żadnych uprzedzających działań nie było twierdzi też arcybiskup Adrian Galbas, że jako, że synod to synodal, synodalności zakończył się, jak względnie właśnie dobrze, pięknie, no to dzisiaj krytycy są cytuję, cichsi. Mówił też arcybiskup o tym, że uwaga mieliśmy do czynienia z nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Gdy idzie o niemiecką drogę synodalną i proces synodalny powiedział dosłownie wreszcie proces synodalny nieszczęśliwie zbiegł się z niemiecką drogą synodalną, która chce rozwiązać konkretne sprawy w dość specyficzny i natychmiastowy sposób. Taka jest na Arcybiskupa Adriana Galbasa, i chciałem teraz Państwu opowiedzieć, dlaczego jest ona całkowicie fałszywa. Zacznę od kwestii tego rzekomego, nieszczęśliwego zbiegu drogi synodalnej niemieckiej i procesu synodalnego. Otóż, pewnie jak Państwo pamiętają, w 2019 roku odbywa się Synod Amazoński, i właśnie wtedy środowiska niemieckojęzyczne mówią, że dobrze byłoby zaimplementować synodalność także z Amazonii na inne kontynenty. I mówili wprost o tym, że takie procesy, które zostały puszczone w ruch w Ameryce, Łacińskiej, dobrze, aby zaczęły oddziaływać również w Europie. Na początku 2020 roku sam szef episkopatu Niemiec, biskup Georg Bessing, zaproponował trójstopniowy proces synodalny dla Europy i świata. Najpierw niemiecka droga synodalna, później kontynentalny proces synodalny europejski i wreszcie synod powszechny, gdzie będzie się dyskutować o niemieckich ideach. To była propozycja z 2020 roku. Już rok później papież Franciszek ogłosił globalny proces synodalny, trójstopniowy, najpierw debata krajowa, Później kontynentalna, później światowa. Mamy do czynienia nie tylko ze zbiegiem w czasie tych dwóch procesów, ale także z taką samą strukturą, która została zaproponowana wprost przez Konferencję Episkopatu Niemiec. Jeżeli arcybiskup Adrian Galbas mówi o tym, że mamy do czynienia z jakimś przypadkiem, z jakimś zbiegiem okoliczności, to jest to po prostu całkowicie niepoważne, bo tutaj nie ma żadnych przypadków, jest po prostu konkretna współpraca. Dalej, jeżeli mówi arcybiskup Adrian Galbas, że. Nie było żadnych uprzedzających działań i że spotkanie synodalne nie było parawane, a uczestnicy nie byli marionetkami. Ja oczywiście rozumiem, że arcybiskup Adrian Galbas nie chciałby być marionetką i nie chciałby, aby takie spotkanie było parawanem. Niestety ono parawanem właśnie było. Dlaczego? Otóż dlatego, że dokładnie tak, jak sobie zamarzyli tego niemieccy biskupi, spotkanie synodalne zostało wykorzystane do tego, żeby przepchnąć ideę niemieckiej drogi synodalnej i wrzucić je na szczebel kościoła powszechnego. I nie stałoby się to oczywiście, gdyby nie fakt, że papież że Franciszek temu po prostu sprzyja, tak samo jak sprzyja temu kardynał Wiktor Manuel Fernandez, prefekt dykasterii nauki wiary. Przypomnę tylko Państwu, że z perspektywy niemieckiej były dwie zasadnicze kwestie, które należy na spotkaniu synodalnym poruszyć. No, powiedziałbym, że trzy. Po pierwsze, to jest kwestia roli kobiet, po drugie, to jest kwestia moralności seksualnej i wreszcie po trzecie... To jest kwestia demokratyzacji Kościoła. I wszystkie te trzy rzeczy zostały rzeczywiście na Synodzie o Synodalności głęboko przedebatowane, poruszone. Jak wiemy, dokument końcowy Synodu o Synodalności mówi o tym, że kobiety będą o wiele silniej niż dotąd włączane w różne struktury decyzyjne Kościoła. Dalej, dokument Synodalny mówi o tym, że procesy decyzyjne w, ko w Kościele będą właśnie demokratyzowane. I ta demokratyzacja ma przebiegać dokładnie tak, jak założyli sobie to Niemcy czyli poprzez tworzenie kontynentalnego

Ciał synodalnych, złożonych zarówno z biskupów, jak i ze świeckich, które będą obdarzane konkretnym autorytetem doktrynalnym i które to nowe kontynentalne gremia będą mogły decydować o przyszłości katolicyzmu na danym kontynencie. Oczywiście w naszym przypadku będzie to Europejska Wspólnota Synodalna. Takie było wcześniejsze założenie, które pojawiało się w licznych wcześniejszych dokumentach synodalnych i to zostało zawarte wprost w samym finalnym dokumencie synodu rzymskiego. Więc mamy tutaj do czynienia z czymś wcześniej przygotowanym i strategicznie przeprowadzonym. No i wreszcie moralność seksualna. Znowu, nawet jeżeli synod o synodalności w swoim finalnym dokumencie nie powiedział, że należy moralność seksualną wy wyrzucić do kosza po to, aby przyjąć, nie wiem, ideologię, gender i tak dalej, to nie znaczy, że nic się nie stało. Stało się bardzo wiele, ponieważ w finalnym dokumencie synodu o synodalności zostało zapisane, że katolicka antropologia jest niewystarczająca do tego, żeby ogarnąć wiele współczesnych fenomenów. Na to wskazują wszyscy rewolucjoniści seksualni, tacy jak biskup Georg Betzing, jak ojciec Antonio Spadaro, jak kardynał Robert McElroy z San Diego. Oni wszyscy wskazują właśnie na ten pasus, że to jest to, na czym im zależało. To się to zostało wcześniej strategicznie przygotowane i zostało rzeczywiście na synodzie przeprowadzone. Wesprzyj projekt filmowy Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy i zyskaj przedpremierowy dostęp. Link do wsparcia znajdziesz w opisie. Na tym przecież nie koniec, bo jeżeli arcybiskup Adrian Galbas mówi o tym, że nie chciałby być marionetką, to niestety mam złe wieści. Tylko kilka krótkich wydarzeń, które zdarzyły się przed Synodem i po Synodzie. Otóż, jak Państwo pewnie pamiętają, 3 października to jest moment, w którym papież udzielił odpowiedzi na dubia pięciu kardynałów, gdzie go pytano innymi o kwestię błogosławienia związków LGBT. Papieska odpowiedź: Generalnie to może i nie, by nie należało, ale ostatecznie róbcie co chcecie. Ostateczna decyzja należy do dusz to jest realizacja niemiecko-belgijskiej agendy w, tym kwesti w tej kwestii. 4 października kardynał Fernandez udziela odpowiedzi na dubia kardynała Dominika Duki dotyczące kwestii komunii świętej dla rozwodników. Przypominam, że jeszcze w 18 roku Konferencja Episkopatu Polski wydała wytyczne, które jasno mówią, że rozwodnicy w powtórnych związkach nie mogą przystępować do komunii, chyba że żyją w czystości. To jest oparte na nauce kościoła, na nauce św. Jana Pawła II. Ale odpowiedź kardynała Fernandeza stanowi inaczej. Tamto nauczanie do kosza, teraz mamy inne rozwodnicy w powtórnych związkach, mogą przystępować do komunii, nawet jeżeli prowadzą życie intymne. Nie jest to zmiana, jest to zmiana, to zostało wprowadzone przez Fernandeza, przynajmniej on tu próbuje wprowadzić. Dalej 31 października papież Franciszek podpisuje dokument, który przygotował kardynał Fernandez, stanowiący odpowiedź na dubia biskupa brazylijskiego Jose Negri, który pyta o kwestie trans i homoseksualistów w kontekście chrztu i w kontekście sakramentu małżeństwa. I tutaj chodzi o to, aby mogły takie osoby zostawać świadkami na ślubie, żeby mogli zostawać rodzicami chrzestnymi i żeby można było chrzcić osoby transseksualne oraz chrzcić y, dzieci wychowywane przez pary homoseksualne. I znowu mamy do czynienia ze zmianami, ponieważ de facto kardynał Fernandez wszystko pozostawia indywidualnej roztropności duszpasterskiej. Jest to znowu zmiana doskonale zgodna z agendą niemiecką, belgijską i mm, wszelkich innych rewolucjonistów seksualnych. No i wreszcie 1 listopada to jest moment, w którym papież Franciszek podpisuje dokument ad promovendam teologiem promulguje, przepraszam, ten dokument, to jest List apostolski w formie motu proprio, który stanowi wprowadzenie, uwaga, nowego paradygmatu w teologii. Papież Franciszek dokładnie używa właśnie takich słów o zmianie paradygmatu. Chodzi, generalnie rzecz biorąc, o to, aby odejść od dotychczasowej rygorystycznej wykładni teologii, która stawia normę ogólną i wszystkich zmusza do tego, aby tej normy ogólnej przestrzegali. Teraz teologia ma być bliska konkretu życia. Nieco wcześniej wprowadzenie takiego dokumentu zapowiadał karnał Fernandez. Mówił, że chodzi o to, aby, uwaga, zrewidować encyklopedę. Veritatis Splendor św. Jana Pawła II i taka rewizja rzeczywiście właśnie teraz została dokonana, to jest dokument z 1 listopada, także proszę zauważyć co się stało, w Rzymie zostali zabrani biskupi i świeccy z całego świata którzy dyskutowali właśnie o takich kwestiach nowej teologii, o zmianie paradygmatu, o seksualności o tych wszystkich sprawach, nie podjęli może jakichś bardzo konkursywnych decyzji ale papież Franciszek i kardynał Wiktor Manuel Fernandez wykorzystując fakt, że trwa pewne wrzenie na ten temat, że te, te sprawy zaczęły być debatowane Wydają całą serię dokumentów. Bach, 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 dwa przed synodem, dwa po synodzie i sprawy się rzeczywiście zmieniają. Teraz, jeżeli słyszymy od arcybiskupa Galbasa, od kogokolwiek innego, że nie trzeba dyleżeć o doktrynę, że synod nie był jakiś marionetkowy, no to możemy niestety się tylko zaśmiać. Na szczęście, drodzy Państwo, i to jest naprawdę bardzo pozytywna wieść, zupełnie inne stanowisko ma w tej kwestii arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. On, będąc na Synodzie o Synodalności, tak jak wszyscy inni uczestnicy tego rzymskiego zgromadzenia, jak sam powiedział, otrzymał na swoją skrzynkę mailową w dniu otwarcia program niemieckiej drogi synodalnej. Niemcy byli dobrze przygotowani, wydrug, przygotowali właśnie taką mailową wysyłkę, żeby przedstawić wszystkim swoje reformistyczne idee, i wysłali je no, m.in. do arcybiskupa Gondyckiego. I arcybiskup tak był tym poruszony, że postanowił napisać do Ojca Świętego. A postanowił napisać do Ojca Świętego przede wszystkim dlatego, że wie, że ten niemiecki program on jest bardzo konkretny i obliczony na to, żeby naprawdę zmienić codzienność Kościoła katolickiego również w Polsce. Bo arcybiskup Gądecki napisał m.in. tak do papieża Franciszka. W Instrumentum Laboris, czyli w dokumencie z czerwca tego roku przygotowanym przez Watykan przed Synodem, postawiono pytanie o stopień autorytetu doktrynalnego, jaki można przypisać rozeznaniu dokonywanemu przez pojedynczą konferencję episkopatu oraz przez zgromadzenie kontynentalne. Chodzi o to, czy mogą one być pojmowane jako podmioty o konkretnych kompetencjach, łącznie z pewnym autentycznym autorytetem doktrynalnym. Wydaje się, że poszukując odpowiedzi, pisał arcybiskup, nie można abstrahować od tego, co działo się w związku z ogłoszonym przez Waszą Świątpliwość procesem synodalnym i co może mieć jawnor ukryty wpływ na przebieg rzymskich sesji synodu. I dalej sugerował jeszcze arcybiskup Gondelski, że niemiecka droga synodalna w połączeniu. Z tym właśnie, z tą nową konstrukcją tych kontynentalnych gremiów, może sprawić, że Niemcy będą chcieli wpływać na rzeczywistość kościoła w Polsce. I dokładnie tak jest, taki jest ich plan, taka jest realizacja tego planu, bo proszę zauważyć, artybisku pisał 9 października w liście do papieża, zwracając uwagę właśnie na problematyczność. Tej kwestii o tych kontynentalnych gremiach synodalnych, ale co się stało? Otóż na synodzie zyskało to poklask, i w dokumencie finalnym zostało jednak zawarte, więc dokładnie to, przed czym przestrzegał, niestety, zostało rzeczywiście przez synod podjęte i prawdopodobnie będzie realizowane. Tymczasem Zwracał arcybiskup biskup Gondecki też w tym mieście do papieża uwagę na takie niemieckie idee jak kapłaństwo kobiet, błogosławienie związków homoseksualnych i inne patologiczne związki, demokratyzacja kościoła. No i zaraz, czy myśmy przed chwilą o tym wszystkim nie mówili, to się niestety już zaczęło dziać. Rzeczywiście przecież synod ogłasza tę wielką reformę, gdy idzie o uczestnictwo kobiet, rzeczywiście mamy te gremia kontynentalne, czyli demokratyzacja się rozpoczyna, no i błogosławienie związków LGBT, tego synod nie podnosi, ale podnosi to sam. Papież w swojej odpowiedzi na dubia kardynałów. Więc problem naprawdę istnieje, bardzo poważny i arcybiskup Gondecki go, go widzi. Co więcej, sam przebieg tego rzymskiego synodu o według arcybiskupa Gądeckiego, no był trochę, mówiąc krótko, patologiczny. On takiego słowa oczywiście nie użył. Ale kilka cytatów z wywiadu, jakiego udzielił już amerykańskim mediom po synodzie o synodalności, arcybiskup Gondecki Powiedział m.in. tak. Synod oferował wiele czasu na modlitwę i medytację. Sporo czasu spędziliśmy w małych grupach, gdzie jednak nie było okazji do autentycznej rozmowy. Wymogiem było słuchanie rozmówcy bez uprzedzeń i nie wdawanie się w polemikę. I jak podsumował arcybiskup, coś takiego nie służy racjonalnemu poszukiwaniu prawdy. Bo rzeczywiście, drodzy Państwo, teraz jeżeli gromadzimy ludzi na synodzie, których część niestety nie ma katolickich poglądów, bo są tam takie osoby jak kardynał Jean-Claude Collery, kardynał Robert McAllister San Diego, jak niemieccy biskupi, którzy po prostu nie mają katolickich poglądów, jest to rzecz oczywista. No, oni mówią o tym otwarcie i teraz nie możemy z nimi polemizować, tylko mamy ich wysłuchiwać. No to o jakim poszukiwaniu prawdy my tutaj mówimy? To jest raczej poszukiwanie chaosu, to jest raczej budowanie pewnej mgły, i możliwość propagacji błędu, a nie poszukiwanie prawdy. Sprawa oczywista, mówił o tym arcybiskup. Dalej mówił tak. Konkretne zagadnienia były z góry przypisane do każdego stolika, więc bycie przypisanym do konkretnej grupy było równoznaczne z wykluczeniem z rozmowy na inne tematy. Były też sesje plenarne, na których można było zabrać głos. Na wypowiedzi przeznaczono 3, a następnie dwie minuty. Niektórym uczestnikom udało się zabrać głos 3 lub 4 razy, ja co dziwne nie miałem tyle szczęścia. Zachęcano nas do wysyłania stanowisk do sekretariatu, ale wydaje się, że jak dotąd nikt ich nie przeczytał. Proszę zauważyć, jaka tutaj jest Manipulacja, prawda, ze strony organizatorów Synodu. Tworzą jakieś stoliki, do których dobierają ludzi, którzy mają przy nich siedzieć, a potem narzucają, o czym można mówić, i nie pozwalają mówić na inne tematy. I w tym momencie takiego arcybiskupa Stanisława Gondyckiego można po prostu wyłączyć z debaty, na przykład na temat demokratyzacji Kościoła albo na temat moralności seksualnej, bo nawet nie dopuszcza się go do zabrania głosu na forum ogólnym tej sesji synodalnej. A jeżeli on przysyła do sekretariatu Synodu swoje stanowisko, to nikt go nie czyta. Nikt się tym nie interesuje. Tyle mówimy o synodalnej otwartości, a z doświadczenia arcybiskupa wynika, że to po prostu są, no, są jakieś wolne żarty. Wreszcie, ostatnia jeszcze kwestia. Mówił arcybiskup Gądecki o tym, jak ten synod był przygotowywany wcześniej, na tych poprzednich etapach. Myśmy też o tym często mówili. Cytuję. Proces konsultacji rozpoczęty przez papieża Franciszka na poziomie parafialnym, diecezjalnym, krajowym i wreszcie kontynentalnym był nowym i interesującym doświadczeniem. Do udziału w nim zaproszono wszystkich, niezależnie od ich stosunku do wiary i Kościoła katolickiego. W wyniku takiego podejścia czasami głos niekatolicki był bardziej słyszalny niż katolicki. Nie na tym jednak polega poszukiwanie woli Bożej. Widzieliśmy szeroką gamę punktów widzenia, z najbardziej ekstremalnymi artykułowanymi w Niemczech, gdzie synodalerwig przebiegał Równolegle do procesu synodalnego. I powiedział jeszcze tak. W całym procesie konsultacji wzięło udział prawdopodobnie mniej niż 1% katolików. Jednocześnie, jak zwykle przy takich inicjatywach, także w środowisku świeckim, byli to ludzie aktywni w czynach i słowach. Stąd pytanie o reprezentatywność zebranych opinii. Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli w całym procesie synodalnym, globalnie, w tych etapach przygotowujących, wziął udział niespełna 1% katolików, to mamy do czynienia głównie z jakimś aktywem katolickim. I o ile jeszcze w Polsce. Między innymi dzięki wysiłkom Stowarzyszenia Księdza Skargi. Była spora grupa katolików normalnych, tradycyjnych, konserwatywnych, które udało się zmobilizować, żeby poszli na te dyskusje synodalne. To niestety w wielu krajach zachodnich tacy ludzie po prostu to całkowicie zignorowali, bo od razu wiedzieli, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Chodzi tutaj o rewolucyjną agendę. No i poszli na ten. Etap konsultatywny, konsultacyjny, tylko ludzie zaangażowani w ideologię progresywną i oni nacechowali te przygotowania. Więc nie ma tutaj żadnej reprezentacyjności. I teraz słyszymy, że ci ludzie, którzy organizują synod, mówią: No tak, Kościół wysłuchał całego ludu Bożego na całym świecie. Mamy taką demokratyczną podkładkę pod to, aby te rewolucje przeprowadzać. I ona już jest przeprowadzana. Mówiłem Państwu o tych kilku decyzjach papieża i Karnała Fernanda, za to się już dzieje, właśnie w tym klimacie. Jakobyśmy mieli głos ludu, który to Wszystko popiera. Straszliwa manipulacja. Dlatego bardzo proszę, drodzy Państwo, nie słuchajcie zapewnień tych, którzy mówią, że nic się nie dzieje, że nic się nie zmienia, że wszystko jest w porządku, że, jak mówił choćby Aleksander Bańka, wszystko, co powinniśmy zrobić, to przestać drżeć o doktrynę i budować kościół synodalny. Jak możemy budować kościół synodalny, jeżeli, podkreślam to nieustannie, cały czas nie wiadomo, co to jest synodalność, ponieważ nadal nie mamy definicji tego pojęcia. Synodalność zostaje ogłoszona w 21 roku przez Franciszka jako konstytucja. Konstytutywna droga Kościoła, ale ani wtedy, ani rok później, ani dzisiaj papież nie powiedział, co to znaczy. Gadanie o tym, co mamy robić, wysłuchiwanie siebie nawzajem, to jest synodalność jako konstytutywny wymiar Kościoła? Przecież to żarty, to kpina po prostu, więc jak możemy budować kościół synodalny, skoro nie wiadomo, co to jest. To nie jest Kościół, to jest jakiś projekt jego rewolucyjnej przebudowy. To jest próba zniszczenia katedry Kościoła Katolickiego i zastąpienia jej jakimś hangarem, jakimś nowomodnym magazynem, w którym każdy dewiant, każdy ateista, każdy innowierca będzie sobie mógł głosić, co mu się podoba, bo wszystkich będziemy wysłuchiwać. Tak nie można. Bardzo się cieszę, że arcybiskup Stanisław Gądecki jest człowiekiem odważnym, który zwraca na te tematy uwagę. Oczywiście wiem, że wielu z Państwa powie, no mógłby mówić jeszcze więcej, mógłby mówić jeszcze głośniej. Pewnie tak, ale i tak jest... U... Proszę zwrócić na to uwagę, jednym z nielicznych biskupów na całym świecie, którzy w ogóle krytykują o synodalności jest jednym, nie wiem, czy nie jedynym oprócz karnała Gerarda Millera, uczestnikiem tego rzymskiego teraz synodu, który otwarcie i wprost mówi o swoich zarzutach bardzo poważnych. Także bądźmy wdzięczni arcybiskupowi za takie działania. Mam nadzieję, że będzie dalej stał na straży doktrynie moralności Kościoła katolickiego w tych synodalnych czasach. I Jeszcze raz nie słuchajmy zapewnień o tym, że jest dobrze, bo drodzy Państwo, to się bardzo, wszystko się po prostu zmienia. Oni rzeczywiście już zmieniają doktrynę, już zmieniają moralność, nawet jeżeli twierdzą, że tak nie robią, ale fakty są inne. Musimy modlić się za Kościół, modlić się za, nas, za naszych pasterzy. Kościół jest w końcu w rękach Jezusa Chrystusa. Bramy piekielne nie przemogą, ale nie wiemy, czy nie przemogą go w Polsce, na przykład w Europie, czy pod wodzą niemieckich synodalistów nie zostaną u nas jakiegoś rodzaju herezje, zgorszenia zadekretowane. Daj Boże, żeby tak nie było, żebyśmy także w Polsce mogli żyć w normalnym, normalnym prawidłowym w prawdziwym, autentycznym kościele, a nie w jakiejś synodalnej wydmuszce. Daj Boże, módlmy się za to. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. i Zachęcam do tego, żeby wspierać kanał PCH24 cały czas. Mogą Państwo zyskać dostęp do przedpremierowego pokazu filmu Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy. Wszystkie informacje na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Nie mamy żadnych dotacji ani od żadnej kurii, ani tym więcej od Państwa. Nigdy nie mieliśmy, nie mamy i mieć nie będziemy. Jesteśmy po to niezależni, właśnie, aby mówić niezależnie o sprawach katolickich. Mam nadzieję, że Państwo ten głos wspierają i chcą wspierać. Bardzo dziękuję, kłaniam się i z Panem Bogiem.